Hejka moi drodzy, ja już jestem akurat przy montowaniu filmu. Chcę was bardzo przeprosić za to, że ta babka miała taki dziwny głos i w ogóle, że nie gra, tylko ta początkowa wstawka. No, jakoś się naprawię w następnym razie, więc przepraszam was za to, ale nadal się zaczynam za montowanie i widzimy się. W sumie sam nawet wam nie mówię, 22, gdzie będzie kolejny odcinek Minecraft Dungeons. Jeżeli pod tym filmikiem zostawicie... siedem łapęcji w górę. Dobra, więc ja się z wami żegnam, no i do następnego. Cześć! Shunned by his kin, an illiter wanders the land, seeking a new home. But all he found was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Until at long last, the illiter found something that could change him forever. The Orb of Dominance. Corrupted by evil, driven by vengeance, the Arch-Illager made all bow before him. And if they did not bow, they would fall. The Illagers raided the land. Who would have the valor, the purity of heart that is stand against the Arch-Illager's reign of terror? Well, not that one. Ach, moi drodzy, Xbox Studio, Mojang, Unreal i Double Eleven stworzyli dla nas Minecraft Dungeons z któregoś tam kwietnia, nie pamiętam którego, mam to gdzieś, ale moi drodzy, nareszcie Minecraft Dungeons, obiecałem wam to, chociaż już powinno dawno być, ale ja w sumie miał być dzisiaj, bo dobyliście 10 łapek w grę, więc tak. Hej, czyli witajcie, z tej strony Coxman. Chciałam was pytać w kolejnym odcinku na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie pykać w Minecraft Dungeons. Chciałbym jeszcze, żebyście zostawili łapencję w górę, subskrypcję, kliknęli dzwoneczka. Możecie też paść na mój drugi kanał gamingowy, który gdzieś tam się pojawia w prawym górnym rogu, chociaż i tak pewnie o tym zapomnę. No i dobrze, moi drodzy. Widzieliście już stawkę, co i jak. I teraz musimy wybrać postać. I ja już mam wybraną, bo próbowałem jeszcze wcześniej raz nagrać, ale mi się nie nagrało. Więc szybko, z grubsza wam wszystko opowiem. Tak, postać. Jaką chcę postać? Postać tą. Chcę sobie mieć tego typka. Tak, tam jeszcze troszeczkę grałem, bo musiałem sprawdzić. Wybierz. Graj w... Dobra. Wybrzeże Kałamarnic, no w drodze do Wybrzeża Kałamarnic, poziom pierwszy chyba trudności, nie pamiętam. Musiałem troszeczkę zagrać, sprawdzić jak to jest z tą grą. I dobra, mam nadzieję, że tym razem mi się nagrywa, bo jak nie, to się zezłoszczę. Subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. No i dobrze, moi drodzy. Jak sami widzieliście, to tutaj znowu było jakieś... Wszystko się rozstrzeniło. No i dobra. Zobaczę, czy mi się nagrywa i widzimy się za chwilę. No dobrze, moi drodzy, już jestem z powrotem. Nagrywa mi się. Dobra. Podążyłem za markerem nawigacji, aby dotrzeć do aktualnego celu. Dobra.
Powiem wam tak, na początku tak. Ogólnie się atakuje, teraz muszę akurat używać shifta, żeby atakować, ale ogólnie się atakuje. Jest to gra, to jest tak jakby Diablo, czyli musimy chodzić i ja nie chcę używać strzelek, tylko będę normalnie dalej trzymał. Prawym sobie strzelamy oraz spacją robimy coś takiego, tak jakby to mówiąc przewrotkę. I tak, i na przykład w takich miejscach to są takie jakby sekrety. Tak, to wszystko jest mapa. To co jest na zielono, to my odkryliśmy. To co jest na szaro, to nie odkryliśmy, a to jesteśmy my. Dobra, więc otwieramy. I tak, to są tak jak, tak, to są normalnie emeraldy. I to u nas jest tak jakby waluta w Minecrafcie, dlatego że dzięki niej możemy co możemy sprzedawać u wieśniaków, jakieś tam rzeczy. Dobra. No i to jest na przykład nasz pierwszy cel. Potrzebny bohaterów pokonać zombie, więc po prostu atakuje go lewym i ginie. Dobra, więc idziemy dalej. Giereczka na razie prosta, ale powiem wam, że później będzie trochę trudniej, jak widziałem u innych youtuberów. Dobra, więc zaczniemy atakować. Oczywiście link będziecie mieli w opisie, jak to poprosić, tylko jeszcze wam powiem, jeżeli nie chcecie używać mojego linku, to możecie sobie wejść na stronę, główną stronę Minecrafta i tam sobie pobrać, nie pobrać, zainstalować, bo żeby kupić, przepraszam, bo to jest płatne. No, Minecraft na przykład można po prostu mieć takiego nawet nie skrakowanego, po prostu za friko. Dobra, tutaj wszystko jest, więc idziemy. Nie wiem, czy już mówiłem o łapkach w górę i subskrypcji, a jeżeli nie mówiłem, no to teraz mówię. Dobra, więc teraz ich atakujemy sobie. My tutaj oczywiście też mamy zdrowie. Ile my tutaj mamy tego zdrowia? Zdrowie mamy 72. A to jest tak średnio. Pod I mamy inwentory. Mamy na pewno miecz, łuk. Tutaj będą mieli trzy jakieś tam pierdoły, zbroje. I tutaj mamy poziom levela. I później możemy też upgrade'ować broń. Dobra, więc szybko atakujemy. Powiem wam, że ogólnie w takiej giereczki jestem dobry, tylko żeby one oczywiście nie zaczynały. I tutaj tym razem mamy tych złych więźniaków. Oni się nazywają... chwila. Po minecraftowemu jak oni się nazywali? Dobra, nie pamiętam, jak to jest najmniej ważne. Dzisiaj sobie przejdziemy tylko jedno tanteges, chyba jedno. A jak nie, to zrobimy dwa, bo nie wiem, żeby nie trwało to 12 minut, to 12 minut. Bo nie chcę, żeby ta seria była za krótka, bo... O, i zobaczcie, teraz to jest ten arcyzłosadnik czy coś tego typu i nowy cel, przetrwać zasadzkę, nowe wydarzenie, bitwa na arenie i musimy to przetrwać. Musimy przetrwać tutaj tą zasadzkę. Wiem, możecie się pewnie zastanawiać, dlaczego mówię, jakbym już w to grał. Grałem tylko pierwszą misję, a dalej oczywiście nie wiem co i jak. Dobra. Zdobyto poziom. I tak, zdobyliśmy poziom. I teraz możemy sobie ulepszyć na przykład. Możemy sobie ulepszyć miecz, na przykład trująca chmura albo grzmot. Bo przeczytajmy sobie. Istnieje 30% szans na przywołanie błyskawicy, która rani pobliskich wrogów. A błyskawica istnieje 30% szans na pojawienie się trującej chmury zadającej obrażenie wrogom na przykład przez 3 sekundy. Dawajcie to. Bierzemy to, bo chyba to raczej będzie lepsze. Bo to zatruwa chyba. Tak, to chyba raczej zatruwa. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie działać. O! I dostaliśmy fajerwerkową strzałę. Co to jest? Myślę, że fajerwerkową strzałę w twoim kołczenie strzał wybucha po trafieniu. Dobra. Tutaj są artefakty chyba. I teraz, jeżeli wybierzemy jedynkę, to możemy tym strzelić. Tak to chyba, ja tak interpretuję. Sprawdźmy na tym szkielecie. Tak, tak to idzie. Dużo to zadaje hapsów. Ale ja ciebie chcę szkielet. O, no dobrze. I teraz tak. Te filmiki będą prawdopodobnie krótkie, bo ogólnie zaraz wam wszystko pokażę co jak. Dobra, mamy wybuchowe TNT. Wii! Wybuchaj, wybuchaj, wybuchaj! Dobra, wybuchło. To akurat wiedziałem, że to prawym, bo jak już tutaj coś jest, to znaczy, że prawym po prostu. I tak. Dobrze, że przynajmniej nie będę musiał dodawać muzyki, bo to czasami jest tak męczące na tym YouTubie. Dobra. Czy tutaj coś jest fajnego? Nie, tutaj nie ma żadnych chyba easter eggów. Parkurów przecież nie przejdziemy. Ale ja tam widziałem owce i ja nie chcę się utopić. Dobra. Dobra. Spoko. Sorry, że będę czasami mówił, no dobra, ale po prostu, nie wiem,
Owca, siema owca. Dobra. Weźmiemy tutaj sobie wszystko to, obczajmy, co i jak. I potem dopiero sobie zobaczymy, dobra. Czy tutaj coś jest? Nie. Dobra, tutaj chyba będzie można jakoś wchodzić, czy coś w ten lesen, to już nie pamiętam. Ale dzisiaj nie wiem, czy zrobimy sobie jedną mapę. Kurde, jak to dziwnie brzmi, mapę. Ale wiecie, o co mi chodzi. O nie, zrąbałem, teraz muszę chyba zginąć. Tak, muszę zginąć. Spokojnie, to się normalnie odrodzę, bo mam takie jakby nieskończoność prawie totalnej śmiertelności. No chyba, że jakiś mob mnie zaatakuje przez to, że nie będę miał hapsów, to mam 3 życia. To akurat wiem. Bo tak, raz mnie ktoś położył i teraz tak, co to jest? Nie ma zaznaczonego, to chyba ma być jakiś... Załóż obóz poza miastem, wszystko jest zaznaczone, dobra. Więc... Nie wiem. Dobra, klikam. A, to koniec misji! Nie wiem, przecież tam są, dobra. Na razie nie będę mówił ten... Na razie nie będę wam mówił... Nie będę wam czytał tego... tekstu, co tutaj jest, bo po prostu nie, że mi się nie chce, tylko nie chcę czuć klimatu. I tak, dzisiaj chyba... Tak, z 10 minut, dobra. Jeszcze będę troszeczkę przedłużał, dobra. Pokonane mamy 100%, otrzymane obrażenie 24, powaleni gracze, bo to można też grać online do 4 gracze, to nie zaliczamy. Pociski, które trafiły 67%. Fani karton 91, nie wiem dlaczego tak się nazywam. Wybrzeże kałamarnik. Dobra, otwieramy. I czy coś będzie dobrego? Wędka. Wędka to nieodłączny towarzysz każdego szanującego się poszukiwacza przygód. Przydatne nie tylko na ryby. Muszę przeczytać, o co z tym chodzi. Tak. Przyciąga do ciebie najbliższego moba w zasięgu i ogłusza go na krótki czas. Spoko, dobra. Może być. I teraz tak. To starczy nam tyle. Na dzisiejszy odcinek nam to starczy. Owca. Czy ja mam serio owcy jako strażnika? Nie wnikam. O, i tak wygląda cała mapa. Tegesy, one są po prostu tak jakby misjami. Są też misje poboczne. I zobaczcie, ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Później jest siedem, osiem, dziewięć. Jest 10 chyba misji. Wyspiarskie krainy, tutaj jest DLC. A tutaj przebudzenie w dżungli. To na pewno kiedyś będzie, zobaczyć. Zima bierze w swoje posiadanie kolejne obszary, a ty możesz pokonać niszczycielski mróz. To już wkrótce, a tutaj dostępne już teraz, to bym musiał kupić, ale tego nie będę kupować. Jungle Awakens, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. Dobra, i tak, moi drodzy, tak to wszystko będzie wyglądać, tak, wychodzimy z tego. Tak, tutaj mamy chyba worki do treningu. Tak, o, i tak właśnie wygląda to coś, po prostu będzie zaatakowało chyba po jednym. Prawdopodobnie. Tutaj tym będziemy sobie strzelać, ale najpierw ja tutaj widziałem, że tutaj są jakieś chyba skrzynie albo coś w ten deser. Ale nie widzę. Dowiedz bym zaraz poszedł. W sumie nie wiem po co. Kurde, myślałem, że jedną torbę. Dobra. Najpierw sobie wszystko tutaj zobaczymy. Jak sami widzicie, tutaj chyba można wejść. Ale jak ja tutaj kiedyś sprawdzałem, to tutaj były jakieś... Czesty chyba były. Tylko ja nie wiem, gdzie one były tak dokładnie. Więc mam to gdzieś. Idziemy tutaj, bo chcę jeszcze dzisiaj przedłużyć. Tak. Tutaj nic nie ma, jakaś cisza. Siema świnie. W ogóle, what the? Przenika to przez to, nie wnikam. Tak. Tutaj nic nie ma ciekawego. To jest pewnie jakiś domek zwykły. Tak. I tutaj to tyle. A co mi pokazuje ten znacznik, bo ja nie wiem. Weźmiemy, sprawdzimy. A, dobra. Więc moi drodzy, 13 minut, bo mamy akurat stoper. Więc moi drodzy, to byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapencję w górę, subika, kliknijcie dzwoneczka. No i ja się z wami żegnam. No i do następnego.